branża drzewna w ostatnim okresie notuje znakomity, znaczny wzrost zakupów korowarek do drewna. Za mną widzą Państwo korowarkę do drewna dla kłód o długości do 14 metrów wraz z reduktorem do napływów korzeniowych. Z lasów państwowych nie można już pozyskać dłuższej kłody. W tym wariancie korowarki głowica korująca porusza się wzdłuż kłody, skrawając w sposób mechaniczny koręt z kłody. Sercem korowarki jest głowica korująca. Prędkość posuwu głowicy korującej zawiaduje operator. Przyjrzyjmy się korowaniu w czasie rzeczywistym. Głowica korująca wyposażona jest w 15 noży. Noże wykonane są z materiału, który nazywa się spiek węglika. To materiał wykorzystywany w górnictwie. Odporny na ścieralność, udarność i wysokie temperatury. Noże podlegają ostrzeniu i można regulować poziom ich wysunięcia. Klienci często pytają, jaką żywotność mają nasze noże korujące. Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta. Nie boimy się odpowiedzialności za wytrzymałość naszych noży, ale zależy to od wielu czynników, takich jak gatunek drewna, w jakim stanie przyjedzie to drewno z lasu, czy jest bardzo zapraszczone i ubłocone, temperatura, umiejętności operatora, to jak są wysunięte noże na głowicy. Na rolotoku znajduje się 9 par kół zębatych. Prędkość obrotu kół i ich kierunek jest regulowany przez operatora. Załadunek tutaj odbywa się za pomocą wózka widłowego. Rozwiązań jest kilka. Możemy wykonać system podawczy i odbiorczy okorowanej kłody albo zaproponować żurawia, który będzie nakładał i zajmował okorowaną kłodę. Korowarka oprócz kabiny całorocznej wyposażona jest w sterowanie zdalne. Za pomocą pilota operator może sterować całą maszyną. Ogładiarka, czyli reduktor do napływów korzeniowych, w ostatnich latach cieszy się coraz większą popularnością. A to dlatego, że właściciele tartaku chcą w pełni wykorzystywać zakupiony surowiec. Ten reduktor, który tu widzicie, ma wał o długości 800 mm i wyposażony jest w 45 noży skrawających. Posiada silnik o mocy 30 kW. Jesteśmy u klienta, który w zeszłym roku kupił naszą korowarkę. Chcemy dowiedzieć się, jakie zmiany w związku z tym zaszły w jego tartaku. Po zainstalowaniu korowarki żywotność pił zwiększyła się o ponad 100%. Piły teraz wytrzymują od 8 do 12 godzin. Zwiększyło to równocześnie wydajność naszej pracy. Nie mając podajników, jesteśmy w stanie okorować od 60 do 100 metrów sześciennych dziennie. W ciągu 8 godzin powstaje około 30 metrów kory. Na pewno zwiększyła się żywotność pił, oszczędność pił, ponieważ piły wytrzymują dłużej. Zwiększyła się wydajność pracy o około 20% na zakładzie. Piły dłużej wytrzymują i jest zrębka, którą można sprzedać. Same korzyści, same plusy, można powiedzieć. Bardzo zachęcam do kupowania, bo po prostu warto zainwestować. Tyle lat nie mieliśmy tego sprzętu i wydawało się, że nie będzie potrzebny, a tutaj okazało się po zainstalowaniu korowarki, że jest bardzo była potrzebna już na samym początku, gdy się otwiera zakład. Jeśli Państwo chcą wiedzieć więcej, zapraszamy do kontaktu.